Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w to sobotnie piękne popołudnie w murach Muzeum Śląska Opolskiego. Będziemy dzisiaj rozmawiać o rzeczach pięknych. O rzeczach pięknych, których twórczynią była Maria Bujakowa. Witam szczególnych gości w naszych murach. Panią Magdalenę Bujak-Lęczowską. Córkę pani Marii Bujakowej i panią Annę Dębską z Muzeum Narodowego w Warszawie. Szanowni Państwo, w ostatnich latach coraz więcej mówi się o sztuce, o twórcach drugiej połowy XX wieku. Nasze muzeum w sposób szczególny zajmuje się ceramiką, szkłem tego okresu, ponieważ stąd pochodzą twórcy, którzy tę sztukę w sposób szczególny projektowali i tworzyli. Ale cieszę się, że pracownicy naszego muzeum, szczególnie pani Bogna Szafraniec, zajmuje się także innymi wątkami, wątkami związanymi z tkaniną. Jest to niezwykle interesujący temat i myślę, że to jest bardzo ważne, że nasze muzeum może w taki sposób ciekawy pokazać, jak między innymi taka artystka jak Maria Bujakowa tę sztukę tworzyła. Ta książka, o której dzisiaj będziemy rozmawiali, to początek. Zapraszamy już Państwa na przyszły rok, na wystawę. Pandemia niestety pani Bognie pokrzyżowała troszeczkę plany. Nie udało się tego zrobić w tym roku, ale przygotowujemy się intensywnie i myślę, że wszyscy spotkamy się także na wystawie w przyszłym roku, która zaprezentuje niezwykłe dzieła sztuki. Nie będę tutaj, myślę, gołosłowna, kiedy takiego słowa użyję i będziemy mogli Państwu tę sztukę zaprezentować. A w tej chwili oddaję głos pani Bognie Szafraniec, która jest współautorką książki i pomysłodawczynią całego przedsięwzięcia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak, rzeczywiście ta książka powstała troszeczkę przez przypadek, można powiedzieć, ponieważ planowaliśmy się z Państwem spotkać w marcu tego roku na wystawie. Wszystko było w zasadzie dopięte na ostatni guzik. Wystarczyło przywieźć tkaniny z instytucji, z którymi tę wystawę mieliśmy przygotować. Ale postanowiliśmy, że ten okres, jakby w tym okresie, kiedy oczekujemy na zorganizowanie wystawy, nie odejdziemy od tego tematu Marii Bujakowej, stąd pomysł na publikację, która pewnie, gdyby ta pandemia nie pokrzyżowała nam planów, chyba inaczej by wyglądała. Myślę, że mogłoby to być dla niej nie z korzyścią, na pewno nie wypadałoby to z korzyścią. Szanowni Państwo, no ja bardzo się cieszę, że Panie przyjęły zaproszenie. Pani Magdalena, Pani Anna, ja no nie ukrywam, bardzo się też z Panią Magdą się przyjaźnimy od wielu lat, mogę tak powiedzieć, kiedyś mi Pani pozwoliła. Z Panią Annę poznałam niedawno i od razu to był strzał w dziesiątkę, bo w zasadzie okazało się, że trafiamy tu na znakomitego specjalistę w zakresie wzornictwa drugiej połowy XX wieku, zwłaszcza tkaniny. Pani Anna jest autorką wielu wystaw, publikacji, artykułów właśnie poświęconych tkaninie. I tak, bardzo, bardzo się cieszę, że udało nam się to zorganizować. Szanowni Państwo, ponieważ spotykamy się na promocji książki, a zatem dosłownie kilka słów na temat książki, później dwa słowa na temat Marii Bujakowej i przejdziemy już do właściwej części spotkania. To niestety tak jest, że czasami na początku trochę tych wprowadzeń. Książka
zawiera bardzo bogaty materiał ilustracyjny. Ci z Państwa, którzy będą mieli okazję czy ją nabyć, czy przeglądać, bardzo nam zależało, żeby pokazać projekty Marii Bujakowej, bo o ile część tkanin, kilimów, one gdzieś, czy na wystawie, która była zorganizowana ostatni raz, co prawda 20 lat temu, ale część z Państwa mogła się z nimi spotkać. O tyle te materiały projektowe są zupełnie nieznane poza wąskim gronem pani Magdaleny, pani Marii i ewentualnie rodziny. Więc bardzo się cieszę, że udało nam się to w tej publikacji zawrzeć. Publikacja zawiera też dwa teksty. Jedno pióra pani Anny Dębskiej i to niezwykle ciekawy wątek, za chwilę zresztą do niego będziemy nawiązywać, tej współpracy Marii Bujakowej i Wandy Telakowskiej. A jeden pierwszy wprowadzający tekst troszkę szerzej może mówi o Marii Bujakowej jako człowieku, artystce, czyli jest to po prostu taka część biograficzna. Szanowni Państwo, zmierzając już do tej właściwej części, czyli przepytywania naszych gości, ja tu mam parę pytań i chciałabym kilka wątków rozwinąć różnych. Dla tych z Państwa, którzy może po raz pierwszy spotykają się z postacią Marii Bujakowej, chciałabym tylko przypomnieć, czy może dla uporządkowania podać tych kilka podstawowych faktów. Maria Bujakowa urodziła się w 1901 roku w Kołomyi, ale jako mała dziewczynka z rodziną przeprowadziła się do Lwowa i z miastem tym związana była przez kolejne 30 lat swojego życia. No, mówimy o niej Maria Bujakowa po mężu, natomiast z domu była Łomnicka. Jej ojcem był Jarosław Łomnicki, późniejszy dyrektor Muzeum Dzieduszyckich we Lwowie, a stryjem, no to też niektórych Państwa ten wątek może zainteresować, Antoni Łomnicki, współtwórca Lwowskiej Szkoły Matematycznej. Maria Bujakowa we Lwowie właśnie pobiera nauki, tam dojrzewa jako osoba i jako artystka, to znaczy kończy Wydział Przemysłu Artystycznego w Państwowej Szkole Przemysłowej we Lwowie. I swoje pierwsze zainteresowania i doświadczenia związane były z kilimem. Ona projektowała kilimy. Przez kilka lat związana była z takim zakładem kilimkarskim Ireny Pecold-Dawidowej. Rozpoczyna też pracę jako nauczycielka w szkołach zawodowych żeńskich i to rzeczywiście też będzie taki ważny wątek, o którym za chwilę będziemy rozmawiać, bo Maria Bujakowa oprócz tego, że była projektantką tkanin, projektantką kilimów, twórczynią tkanin, była również, czy zapisała się wielkimi literami w tej edukacji kobiet zwłaszcza, później w Zakopanem zresztą też to będzie bardzo ważny element jej pracy. W 1934 roku Maria Bujakowa przeprowadziła się do Warszawy. Miało to związek z jej życiem prywatnym. Wyszła za mąż, za Jakuba Bujaka i tam związała się ze spółdzielnią Inicjatywa, tam urodziły się jej dzieci, pani Magdalena i brat pani Magdaleny Łukasz, młodszy o 2 lata. W zasadzie ten okres, tak, również pracowała w szkole oczywiście. Oprócz tej pracy w spółdzielni Inicjatywa. Ten okres warszawski krótki został przerwany przez wybuch II wojny światowej. No i tutaj dla Marii Bujakowej to był ogromnie trudny czas i ja nie chciałabym tego wątku teraz rozwijać, my za chwilę będziemy o nim rozmawiać. To będzie miało właśnie związek z tym jej życiem prywatnym. Maria Bujakowa nie spotkała się po wojnie już ze swoim mężem i zaraz będziemy Państwu mówili dlaczego.
1945 roku przyjechała do Zakopanego i tutaj już spędza resztę swojego życia. To najbardziej taki twórczy, aktywny okres w jej życiu i tu właśnie ona pracowała jako nauczycielka, przez blisko ćwierć wieku kierowała szkołą koronkarską, przez 40 lat pracowała dla zakopiańskich warsztatów wzorcowych, a oprócz tego w połowie lat 60. zaczęła bardzo aktywnie projektować własne tkaniny, już jako taka zupełnie samodzielna artystka. I w Zakopanem Maria Bujakowa no, jakby pozostała do końca. Tutaj w 1985 roku zmarła, została pochowana na Pęksowym Brzysku w Zakopanem. I szanowni państwo, tych kilka informacji to oczywiście takie podstawowe, w dużym skrócie i uproszczeniu informacje, bo chciałabym, żebyśmy sobie to na początku uporządkowali, czyli właśnie mogli rozgraniczyć sobie te trzy okresy w życiu Marii Bujakowej, czyli ten pierwszy lwowski, nazwijmy go umownie, potem niezwykle krótki warszawski i wreszcie ten zakopiański, który w zasadzie najbardziej jest znany. I to moje pierwsze pytanie, które tutaj przygotowałam, chciałabym zadać pani Annie Dębskiej na początek, bo w jednym z ostatnich wywiadów, które udzieliła Maria Bujakowa, pani Danucie Wróblewskiej dla miesięcznika Projekt w 1981 roku, ona pytana o to, czy sytuuje się po stronie rzemiosła, czy wolnej twórczości, odpowiedziała i tutaj zacytuję. Stoję na straconych pozycjach, powiedział kiedyś o sobie Tadeusz Brzozowski. Ja też. Nie wiem na pewno, kim jestem dzisiaj, kiedy sztuką może być właściwie wszystko. Chyba bliższa jestem rzemiosła, bo najpierw muszę mieć materiał, widzieć surowiec i dotknąć go, potem znaleźć dla niego kolor i dopiero przejść do kompozycji. Od materii do idei, a nie odwrotnie. I ja właśnie w kontekście tej wypowiedzi, a także tej potem działalności Marii Bujakowej, chciałabym zapytać panią Annę, bo w zasadzie to jest takie pytanie, które mnie osobiście też nurtowało, gdzie i w jaki sposób mamy Marię Bujakową sytuować, czy właśnie mamy zgodzić się z nią, że bliżej jest do rzemiosła, czy było do rzemiosła, czy zdecydowanie mamy myśleć o niej jako o artystce, oczywiście sytuowanej w tym takim umiarkowanym nurcie, prawda, który nazywała tak pani Irena Huml, a może jedno i drugie, prawda? Natomiast chciałabym jakby spróbować to rozwikłać, gdzie Marię Bujakową nam będzie bliżej znaleźć. Ja myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że te dwa jakby wydawałoby się różne spojrzenia, czyli rzemieślnik a artysta, w ogóle tutaj się nie kłócą. Jakby trzeba pamiętać o tym momencie, kiedy zaczyna się zainteresowanie sztuką pani Marii, kiedy kończy szkoły, bardzo dobre szkoły lwowskie, które nie ustępują Akademii Warszawskiej czy Krakowskiej przede wszystkim, która we Lwowie nie była akademii, przecież musiała kończyć tą szkołę we Lwowie, ale sam warsztat i sama też nauka rysunku czy malarstwa jest na bardzo wysokim poziomie. I ten okres, kiedy jesteśmy po takiej rewolucji, która dokonała się jeszcze w Anglii po takim ruchu Arts and Crafts, który wprowadzał sztuki użytkowe na piedestał, kiedy mówiło się, że ta sztuka użytkowa może się równać sztuce czystej i nie należy jakby rozgraniczać tych dwóch dziedzin, to artyści, którzy jakby po tym okresie zaczynają swoją karierę w akademii, równie żarliwie kończyli warsztat tkacki, czy zajęcia z tkanin, czy metaloplastyki, czy rzeźby, jak te takie właśnie sztuki czyste typu malarstwo, grafika, czy rysunek. I ponieważ Maria Bujakowa była
propagatorką, jakby też zapatrzona w to pokolenie starszych, czyli tych, którzy kończyli jeszcze Akademię Krakowską, związanych z warsztatami krakowskimi, gdzie właśnie przechodzono przez kolejne warsztaty, ucząc się rzemiosła, ale tego rzemiosła w tego dobrym znaczeniu, czyli uczymy się projektować, uczymy się projektować rzeczy piękne, rzeczy potrzebne, ale z taką samą starannością, jak kończymy czy robimy Fakultet ze Sztuki Czystej, czyli Wojciech Jastrzębowski, Eleonora Plutyńska, to byli ci mistrzowie, którzy też zaważyli na jej drodze, czyli jeśli mówimy o sztuce czystej, to sztuka użytkowa jest równie dla nich ważna, więc warsztat, więc podejście do surowca, do materiału, więc przygotowanie tego materiału na takim poziomie, żeby z tego powstała piękna forma i też staranność wykonania, czyli poznanie techniki od podstaw, czyli wszystkie te trzy jakby warunki, doskonałość surowca, techniki i wykonania, to było to, co przyświecało wszystkim artystom związanych właśnie z kręgiem czy warsztatów krakowskich, czy później Ładu, czy później kolejnych instytucji, które zajmowały się właśnie sztuką użytkową, ale w takim właśnie dobrym tego słowa znaczeniu. To nie było projektowanie, to była właśnie sztuka, sztuka użytkowa. Dziękuję. Jak już zatrzymujemy się przy tym okresie też lwowskim, bo wspominała Pani tu o tym właśnie kształceniu, to ja chciałabym moje pierwsze pytanie skierować do Pani Magdaleny teraz. I siłą rzeczy Panią Magdalenę będę często podpytywała, jest włączone, o te wątki prywatne troszkę bardziej, prawda, z racji pokrewieństwa. I ja chciałabym zapytać Panią o to, bo tak, bez wątpienia ten okres lwowski był dla Marii Bujakowej niezwykle ważny. Ona sama o tym mówiła, wspominała na przykład Sichulskiego, który miał ogromny wpływ na jej późniejszy rozwój. Opowiadała właśnie o tym, jak kazał im kopiować fragmenty tkanin, które należało kupić w sklepikach żydowskich ze starzyzną. Chciałabym Panią zapytać, w jaki sposób Maria Bujakowa opisywała ten okres lwowski? Na ile on był dla niej ważny? Właśnie jak, nie wiem, jak do niego wracała? Czy wracała? Jak to później było? Bo oczywiście to Zakopane, prawda, będzie ważne, ale w jaki sposób opisywała ten okres lwowski? No dla mamy, z tego co mi opowiadała, Lwów był najpiękniejszym miastem, które bardzo, bardzo wspominała z wielkim sentymentem, jednocześnie zdając sobie sprawę, że to są sprawy minione. No, od czasu jak wyszła za mąż i wyjechała ze Lwowa, no jeszcze we Lwowie, oprócz tego, że chodziła do studiowała w szkole przemysłowej, także rozwijała się, chodziła na wycieczki po prostu w góry, w Czarnochorę, w góry, w Karpaty Wschodnie. Także nie była takim, że tak powiem, ślęczącym nad jakimiś hafcikami osobą, tylko no, była człowiekiem, który no, żył pełnią życia. No, właściwie trudno mi mówić o Lwowie, bo nie było mnie wtedy na świecie. Natomiast mogę powiedzieć jeszcze o okresie wojennym, bo Bogna tak trochę przeskoczyła od nie, Warszawy. Bo to następne będzie pytanie, bo będziemy o tym wątku, ale nie musimy się trzymać chronologii, możemy później wrócić, oczywiście. No, to właśnie tyle. Ja jeszcze myślę, że trzeba tutaj dodać też dużą rolę w ogóle samego kolorytu, który jest tak charakterystyczny dla Lwowa. Wystarczy pójść na rynek i nawet jeszcze dzisiaj, kiedy tkaniny, haftowane tkaniny, teraz już robione dla turystów, ale dawniej można było je kupić, czy perebory, peretyki, wszystkie te przepiękne, kolorowe, wełniane pledy,
huculskie, to co widziała w Muzeum Techniczno-Przemysłowym, gdzie przecież spędzała bardzo dużo czasu. Także myślę, że wszystko to zaważyło na tych twórcach, którzy byli związani Lwowem, bo to jest zdanie, które się przewija też u Plutyńskiej, u Szczepanowskiej, że ta kolorystyka tego miasta i w ogóle otoczenia Karpat i całej tej kultury, różnorodności tej kultury odbija się później też na twórczości, na też umiejętności dostrzegania tej różnorodności. No tak, Maria Bujakowa wspominała właśnie, jeśli mowa o muzeum, że właśnie dziad jej i ojciec kustosze w muzeum, więc ona tam jako dziecko bardzo dużo bywała i później jako osoba dorosła i właśnie o tej atmosferze i kolorze Lwowa, prawda? To też rzeczywiście ten wątek, który się pojawiał. I zanim już oczywiście ten okres wojenny i ten właśnie wątek też prywatny, to ja chciałabym tylko jeszcze troszkę zatrzymać się na tym okresie międzywojennym, to znaczy z punktu widzenia rozwoju polskiego wzornictwa, w tym właśnie tej sztuki kilimkarskiej, to był bardzo ważny okres. Maria, znaczy jednym z jej przejawów był ten udział znakomity polskich twórców w wystawie światowej w Paryżu w 1925 roku, a rok później, w 25 najpierw, a później i jakby mówi się o tym, że w wyniku tego sukcesu polskich twórców w 1926 roku powstaje Spółdzielnia Artystów Łat. I tu panią Annę chciałabym zapytać, pani Anna też przygotowała artykuły do tej publikacji ogromnej o Ładzie. Chciałabym zapytać, bo Maria Bujakowa została członkinią Ładu w 1930 roku i chciałabym właśnie zapytać o wpływ ładowców na twórczość Marii Bujakowej. Czy pani już wspomniała, bo ona oczywiście mówiła o Lenorze Plutyńskiej, prawda? Ale chciałabym właśnie, gdybyśmy mogły rozwinąć troszeczkę ten wątek, bo to się gdzieś pojawia w jej biografii bardzo często. No Ład jest najczęściej kojarzony z kilimem, z dobrym meblem, z wysoko gatunkowych, ale też takich pospolitych gatunków drewna, czyli te meble jesionowe, meble tapicerowane bardzo często samodziałami wełnianymi, czyli takimi tkaninami, które są kojarzone już z tą taką swojskością. Myślę, że Ład dla pani Bujakowej to był przede wszystkim kilim, bo to były te wzory, które po wystawie paryskiej w 1925 roku, kiedy kilim stał się taką tkaniną narodową i był bardzo wysoko nagrodzony, ceniony i chciano zawierać wielkie jakieś handlowe też pakty z polskimi twórcami, ale okazuje się, że kilimy przygotowane przez warsztaty krakowskie i przez Warszawską Szkołę Sztuk Pięknych to była tylko tak jakby reprezentacja na potrzeby tej wystawy. Jakby nasz przemysł taki kilimkarski nie był w stanie sprostać ilości i chęci zamawianych tkanin. Natomiast sama jakość wykonania, oczywiście jest to tkanina bardzo pracochłonna, ale jej piękno polegało na wprowadzeniu barwników naturalnych. I to było też to, co pani Maria Bujakowa potem bardzo starannie przestrzegała w tych swoich pracach i w pracach swoich uczennic, żeby dobierać tak barwniki, żeby ta kolorystyka nie, tak jakby te kolory nie gryzły się ze sobą. Bardzo często profesorowie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przynosili na zajęcia, tak jak Józef Czajkowski, na przykład paletę z motylami, mówiąc, że uczcie się, zobaczcie, jakie to są piękne barwy, albo mech, albo kora, albo z kolei jakieś suszone kwiaty, które dawały się zestawiać kolorystycznie i dawały tą taką różnorodność, ale barw nie gryzących się ze sobą. Co miało miejsce w tkaninach, które jakby na początku stulecia były już tkane z wełny barwionej takimi chemicznymi barwnikami, czyli te barwniki wprowadzone przez Akademię Sztuk Pięknych, potem wykorzystywane w Ładzie, to była właśnie nowość. Poza tym wełna, taka wełna naturalnie przędziona, ręcznie przędziona, nieskręcana fabrycznie, ona miała też tą taką różne nasycenie lanoliną, co z kolei przy farbowaniu dawało różne też taką różne nasycenie tą barwą, więc tkaniny wykonane w Ładzie były takimi tkaninami, które żyły taką wibracją koloru, głębią koloru. I wydaje mi się, że to właśnie spowodowało, że ten
sposób barwienia, sposób tkania, wykorzystanie tych naturalnych i intygonośnych czy dających barwniki rodzimych roślin bardzo wpłynęło też na, później na sposób wykorzystywania takiej wełny w twórczości pani Marii Bujakowej. A sam Ład jako spółdzielnia niestety po takim jakby niemożności też wykonywania w dużej ilości kilimu, które były zresztą bardzo drogie, przeszedł na żakard, czyli taką już mechaniczną wyrób tkanin żakardowych, z czego zasłynął też w całym świecie, ponieważ tkaniny lniane, lniano jedwabne albo lniano wełniane cieszyły się również dużym powodzeniem, a wykonywane były dużo prędzej i jednocześnie były tańsze niż kilimy. W 1934 roku Maria Bujakowa wyjeżdża do Warszawy. Wychodzi za mąż za Jakuba Bujaka i to jest ten właśnie wątek, do którego chciałabym, byśmy wróciły z panią Magdaleną. W Warszawie, tak jak już wspominałyśmy, to tylko krótki, pięcioletni okres i w 1939 roku wybucha wojna, ale wcześniej, w kwietniu 1939 roku mąż pani Marii Bujakowej, Jakub Bujak, bierze udział w pierwszej polskiej wyprawie himalajskiej. Jakub Bujak, tu zresztą o nim jeszcze nie wspomnieliśmy, zapalony taternik, alpinista, himalaista, osoba, która organizowała wyprawy w Kaukaz. I z tej wyprawy, pierwszej polskiej wyprawy himalajskiej, Jakub Bujak nie wrócił już do domu, nie spotkał się z Marią Bujakową. I ja chciałabym, żebyśmy z panią Magdaleną troszkę ten wątek rozwinęły. Więc tato wyjechał w kwietniu w Himalaje. Jego wyprawa składała się z czterech polskich alpinistów i tragarzy. Zdobyli szczyt Nanda Devi East w Himalajach Garhwalu w Indiach. Na szczycie stanął mój tato i Janusz Klarner. W dalszej części wyprawy dwaj pozostali uczestnicy, Karpiński i Bernadzikiewicz, niestety zginęli w lawinie, próbując wejść na szczyt Tirsuli. Także tylko oni dwaj, Klarner i Bujak, wracali z powrotem i na Oceanie Indyjskim na statku dowiedzieli się o wybuchu wojny. Tato razem z Klarnerem dotarli do Lwowa, gdzie mieszkał mój dziadek, ojciec taty. I tam oczekiwał na moją mamę i dzieci. Niestety z powodu linii demarkacyjnej, która biegła Bugiem i Sanem, mama nie mogła się przedostać do Lwowa. A kiedy wreszcie już dało się przejść przez tę granicę, tato musiał uciekać i przez zieloną granicę z gronem, z kilkoma swoimi znajomymi przedostał się do Budapesztu, a potem do Francji, gdzie wstąpił do wojska. Także właściwie 3 dni dzieliły jego wyjazd i nasz przyjazd do Lwowa. Także moja mama spędziła wojnę częściowe w Lwowie u swoich teściów w czasie, gdy byli tam bolszewicy, pracowała fizycznie w farbiarni. Potem, jak Niemcy nadeszli, pozwolili otworzyć szkoły zawodowe i uczyła w szkole rysunku i projektowania w szkole przemysłowej w Lwowie. Ale kiedy się zbliżali znowu bolszewicy w 1943 roku, no uciekła po prostu razem ze mną i z moim bratem. Zamieszkaliśmy przez 2 lata na wsi koło Tarnowa, gdzie mieszkała liczna rodzina mojego dziadka. Bracia i siostry mojego dziadka, który pochodził ze wsi, był profesorem historii
a jego bracia mieli swoje gospodarstwa. Także tam właśnie w Siedliskach i Lichwinie, niedaleko Tarnowa. Także w tym okresie mogę powiedzieć, że moja mama była takim ośrodkiem życia kulturalnego. Szyła na maszynie suknie z licznym naszym kuzynkom. Nawet robiła zastrzyki, bo miała strzykawkę, nie takie jednorazowe jak teraz, tylko musiała ją gotować za każdym razem. No i wiem, że jednego kuzyna nawet uratowała tymi zastrzykami, bo był chory na chyba gruźlicę kości czy coś takiego. No i w 1945 roku przyjaciele ściągnęli mamę do Zakopanego. Mama w tym okresie no, po prostu czekała, aż tato wróci z Anglii, bo potem się przedostał do Anglii i tam pracował jako inżynier, mechanik, projektodawca samolotów odrzutowych. No i to, że przyjechała do Lwowa, to, do Zakopanego, to był bardzo dobry pomysł, bo właściwie tu mogła rozwinąć się artystycznie, ale bardzo niedługo dowiedziała się, że ojciec nie wróci, bo zaginął w czasie wycieczki we Lwowie, w Kornwalii. Zaginął 5 lipca 1945 roku, więc już po wojnie. No i do tego czasu nie wiadomo, co się z nim stało. No wiem, że matka to bardzo przeżyła, z tym, że myśmy byli wtedy mali, nie miałam 10 lat, Łukasz miał 8. Nigdy nie rozmawiała z nami o tym, dopóki, no jak dorośliśmy, to tak, ale nie powiedziała nam, że tato zaginął. Ale sama, no właśnie tak jak Bogda mówiła, była najpierw nauczycielką przez rok, a potem dyrektorką szkoły, która się nazywała najpierw Kursko-Rąkarski, potem przez szereg zmian nazwy została ta szkoła nazwana Technikum Tkactwa Artystycznego. No i zawierała działy tkactwa, koronkarstwa, krawiectwa, hawciarstwa. No i postawiła tę szkołę na bardzo wysokim poziomie, jednocześnie pracując w Cepeli jako projektantka i sama projektując tkaniny unikatowe, to co już Bogna mówiła. No właśnie w wielu rozmowach, które toczymy o Marii Bujakowej, pojawia się nieustannie ten wątek i wiele osób, pani Kwiatkowska z Muzeum Narodowego w Krakowie też o to pytała, bo rzeczywiście to jest takie zawsze nurtujące. W jaki sposób Maria Bujakowa była w stanie pogodzić tą swoją ogromną, wszechstronną pracę z wychowywaniem dzieci, z prowadzeniem domu? Pani miała 10 lat, gdy przyjechaliście do Zakopanego. Łukasz miał 8 lat. Maria Bujakowa jest dyrektorką szkoły, projektuje tkaniny dla zakopiańskich warsztatów wzorcowych. No później, to już po przejściu na emeryturę ze szkoły, ta tkanina unikatowa będzie dominowała w jej pracy, ale naprawdę wiele osób, z którymi rozmawialiśmy o Marii Bujakowej, jest pod ogromnym wrażeniem i zastanawia się, w jaki sposób można było to połączyć, no jako samotnie wychowująca matka dwójkę dzieci, prawda? No jeszcze oprócz naszej dwójki, w 1947 roku mama ściągnęła do Zakopanego swoją bratową, żonę swojego brata, Zbigniewa Łomnickiego, i jego dwaj synowie, Adam i Staszek, byli mniej więcej w naszym wieku, także właściwie mama miała duży wpływ na wychowanie także tych dwóch chłopaków. No i zawsze nas zabierała na wycieczki w niedzielę w góry, w zimie na narty, w lecie na piechotę. A czemu tak to potrafiła zorganizować? No była świetnie zorganizowana, a poza tym
gdy miała jechać do Zakopanego, jej teściowa, żona mojego dziadka, powiedziała jej: Marysiu, jeżeli ty chcesz pracować, ty musisz mieć kogoś do pomocy. No i zawsze była u nas tak zwana w PRL-u, co się nazywało pomoc domowa, która gotowała, sprzątała, paliła w piecach, bo wtedy się paliło, w każdym pokoju był piec. No bez tego mama by nie mogła po prostu wszystkie, gdyby chciała tymi fizycznymi pracami się zajmować, no nie dałaby rady. No ale sama była tak dobrze zorganizowana, przede wszystkim wstawała wcześnie. Szła do szkoły, myśmy szli też do szkoły, wracała gdzieś koło drugiej, pół do trzeciej i wtedy jedliśmy obiad. No i zajmowała się projektowaniem jakimś i tak mimochodem, że tak powiem, to, że sama była w domu, to ten sam fakt wpływał na to, że myśmy się czuli bezpiecznie w domu. Na przykład w zimie chodziliśmy na narty, na górkę, którą było widać z naszych okien. I jak trzeba było wracać do domu, mama wywieszała na oknie taki biały ręcznik i to był sygnał, że trzeba już wracać. No i tak dzięki temu, że mieszkaliśmy w Zakopanem, tak wychowywaliśmy się sportowo. Bardzo jest taka bogata dokumentacja fotograficzna w archiwum pani Magdaleny. Maria Bujakowa dzierży mapę Tatr, zresztą nie tylko, i właśnie wiecznie narty, wycieczki i tak dalej. Więc tym bardziej do tego pytania, jak można pogodzić pracę w szkole, projektować, wycieczki organizować, no to naprawdę rzeczywiście, no... Jest to wielce imponujące, w jaki sposób Maria Bujakowa sobie organizowała tą pracę. I ja chciałabym teraz zapytać panią Annę, bo ważnym obszarem działalności już Marii Bujakowej w Zakopanem była ta współpraca z Krystyną Szczepanowską, stworzenie, wyszkolenie wielu zespołów tkackich, kilinkarek, koronkarek. To były zespoły, które one stworzyły, wyuczyły, a później korzystały z tego, choćby wówczas, gdy te zespoły tkackie realizowały ich własne projekty. I ważna też w tym okresie zakopiańskim, zwłaszcza na początku, była współpraca z Wandą Telakowską, która często przyjeżdżała do Zakopanego. Pani Magdalena znała panią Wandę doskonale, podobno panie się przyjaźniły. Kazała mówić sobie po imieniu, no, mnie i mojemu bratu Markiem. Tak. I chciałabym panią Annę zapytać właśnie o tą współpracę obu pań. No, Wanda Telakowska też oczywiście osoba, dzisiaj powiedzielibyśmy, popularna, bardzo znana, już teraz rozpoznawalna, już bardzo aktywna, i Maria Bujakowa, i ich ta współpraca przez wiele lat układała się chyba znakomicie. No ja myślę, że ta przyjaźń, bo tak później chyba można mówić, zaczęła się jeszcze za czasów wykonywania tkaniny Jan III Sobieski, która była przygotowana na wystawę paryską w 1937 roku. I wtedy pani Maria Bujakowa razem z koleżankami z inicjatywy wykonały olbrzymią twórczą pracę według projektu szymańskiego, ale wykonaną ręcznie, haftem, aplikacjami. Tam tylko niewielki fragment został wytkany w spółdzielni Ład jako żakard, to było podłoże do haftu. I ta wielkopostaciowa z Janem III Sobieskim, Marysieńką, innymi postaciami uczestniczącymi jeszcze w tej wiedeńskiej potyczce. Także myślę, że recenzja, która się ukazała w Arkadach właśnie przed tą wystawą, kiedy opisywane były nasze dzieła, które miały się pojawić na wystawie, zaowocowało tym, że Wanda Telakowska wiedziała, kto to jest Maria Bujakowa. Z kolei
pisząc o szkołach zawodowych i o szkolnictwie przedwojennym, Telakowska była w ogóle znawczynią tego problemu, czyli Szkoła Siedlecka, Szkoły Warszawskie, które współpracowały z inicjatywą i też wykonywały własnoręcznie bardzo wiele przedmiotów, właściwie ubrań, czy takich galanteryjnych wyrobów typu serwetki, czy kołnierzyki koronkowe, wykorzystywane później przez projektantki związane z tymi szkołami też do pokazów. To trzeba powiedzieć, że Wanda Telakowska opisywała te pokazy, które się odbywały na przykład w polskim Lnie, kiedy pani Maria Bujakowa także razem ze swoimi koleżankami tworzyły rewie mody z tkanin lnianych albo tkanin konopno-lnianych, haftowanych też na wzór ludowy lub właśnie wykonywanych przez warsztaty ludowe, ale to było należało do dobrego tonu noszenie tych ubrań. To były tak zwane szatki, takie suknie dzienne, ale też suknie wizytowe. I pokazy mody na pewno odbyły się dwa w 1936 roku, kiedy panie z dobrych domów, do ich jakby dobrego tonu należało noszenie właśnie takich ubrań z haftem albo właśnie wykonanych z tych takich tkanin samodziałowych. Czyli tego wszystkiego, to wszystko, co było propagowane w owym czasie, czyli jakby też wprowadzenie rodzimej produkcji do wytwarzania tych przedmiotów bardziej luksusowych niż tylko worki lniane czy inne takie bardziej użytkowe przedmioty. Natomiast powojenna współpraca rozpoczęła się już w 1945-1946 roku, kiedy Wanda Telakowska poprosiła, żeby Maria Bujakowa przygotowała projekty tkanin nie tylko takich dekoracyjnych, bo takie najczęściej było najłatwiej artystom z jej kręgu przynieść do wzorcowni Biura Nadzoru Estetyki Produkcji, bo tam wtedy pracowała Wanda Telakowska. I to były zwykle projekty wyglądające jak obrazy, tak jak przynosił Strzemiński swoje projekty. To były na tkaniny drukowane, natomiast tutaj to były tkaniny kilimowe, ale także tkaniny ubraniowe, czyli to były samodziały wełniane, to były kraty, które pani Maria Bujakowa projektowała, serwetki wykonywane właśnie w szkole i nie tylko jej projektu, ale też uczennic, właśnie tak zwana stołowizna, czyli serwety, serwetki, też dywany i dywaniki wykonywane z resztek. To zresztą był projekt, który bardzo szybko podchwycili inni twórcy zakopiańscy, tak zwane piękno niewiele kosztuje, czyli wykonujemy przedmioty z drobnych, tanich surowców, które są jednocześnie nową propozycją na przykład pamiątki z Zakopanego, czyli to były ta biżuteria drewniana, jakieś puderniczki, drobne puzdra, ale właśnie też dywany ze skrawków skór, dywany czy słomianki, czy jakieś inne tkaniny dekoracyjne, ale takie, które nie kosztowały majątek, tak jak kilim czy inna tkanina wymagająca dużej pracy właśnie przy krośnie. Także później ta współpraca zaowocowała kilkuletnią pracą pani Bujakowej nad dostarczaniem kolejnych projektów albo gotowych już tkanin, które miały być wzorcem do produkcji już większej przemysłowej albo krótkoseryjnej. Ja chciałabym zapytać jeszcze panią Magdalenę, bo tu pojawiło się nazwisko Krystyny Szczepanowskiej, bo Maria Bujakowa z nią bardzo ściśle współpracowała i w szkole. Krystyna Szczepanowska była też nauczycielką w szkole kierowanej przez Marię Bujakową i jako dwie takie czołowe projektantki zakopiańskich warsztatów wzorcowych, prawda? Ale one przyjaźniły się ze sobą, znały się jeszcze ze Lwowa, prawda? I jak pani wspomina panią Krystynę, bo to też... Przepraszam, bardzo no, była to jedna z wielu przyjaźni w Zakopanem. Pani Krystyna Szczepanowska projektowała bardzo ładne tkaniny i uczyła w szkole. I razem właściwie stworzyły ten wydział, to się nazywał Wydział Kilimkarski Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, która potem... To w 1945 roku, prawda? Tak, ona razem. Tak, i razem właśnie w takim starym domu na ulicy Kościeliskiej, właściwie tuż pod cmentarzem, dotychczas ten dom tam istnieje, na górze, właśnie tam wydawano wełnę
I współpraca polegała na tym, że właśnie każda z nich miała swoje kilimkarki, które tkały ich projekt, ich kilimy według ich projektów, wydawały wełnę. Ponieważ było mało wtedy możliwości farbowania, więc przeważnie te pierwsze tkaniny były raczej z kolorów naturalnych, z niewielkimi akcentami kolorowymi. No i także pani Krystyna uczyła w szkole na właśnie tkactwa, no dopóki nie wyjechała do Warszawy, ale jeszcze przez jakiś czas dojeżdżała i uczyła w szkole, a także projektowała w Cepeli. Jeśli już po tych przyjaźniach, ja teraz tak też sobie myślę, bo Maria Bujakowa znała się i przyjaźniła właśnie z wieloma tymi osobami kręgu i Spółdzielni Artystów Ład i właśnie Cepeli. I też wiem, bo pani Magdalena opisywała tą jej przyjaźń z panią Bielską, prawda? To też bardzo Bielską-Kuńczyńską. Nie, to właściwie były siostry bielskie, które mama poznała w Lwowie. Chodziła w szkole przemysłowej, do której chodziła razem z Marychą Bielską, która miała siostrę Jankę Bielską, bardzo do niej podobną. Także nawet kiedyś mama zobaczyła, myślała, że to Marycha, to była Janka, no i zobaczyła ją na ulicy, no i chciała się z nią przywitać, a ta dosyć chłodno ją potraktowała. No ale potem właśnie się poznały i właśnie to było środowisko, które chodziło na wycieczki w Karpaty Wschodnie i właśnie dzięki tym przyjaźniom, ponieważ Janka Bielska chodziła na Politechnikę, studiowała na Politechnice Architekturę, a mój tato był na Wydziale Mechanicznym, więc właściwie przez te siostry bielskie moja mama się poznała z moim tatą. A Maria Bielska była znakomitą projektantką mebli w Ładzie. Tak. Bielska-Karpińska to był taki tandem dwóch projektantek, które wygrywały właściwie wszystkie nagrody na PWK, czyli Powszechna Wystawa Krajowa w 1929 roku, na wszystkich wystawach Ładu. Także meble, które one projektowały, to jest naprawdę najwyższej klasy projekty i wykonawstwo. No i ciocia, myśmy ją nazywali ciocia, chociaż nie, to była przyszywana ciocia, razem ze swoimi, z dwojgiem siostrzeńców, bo Marycha niestety zginęła w czasie wojny. Partyzanci wysadzili pociąg, którym jechała, także zostawiając dwoje, też w naszym wieku, dwoje dzieci. I te dzieci też mieszkały w Zakopanem razem z ciocią Janką, która ich wychowywała, no i właśnie to było to towarzystwo młodzieży, najpierw dzieci, potem młodzieży, z którym się wychowywałam. Bo Maria Bujakowa przyjaźniła się też z Kennerami, prawda? Tak. No w 1948 roku przybyli państwo Kennerowie do Zakopanego i zaczęli pracować w szkole drzewnej. Antek Kenner, mówię o nim Antek Kenner, bo tak mama o nim mówiła, był dyrektorem szkoły i potem została przekształcona w technikum arty. Państwowe Liceum Technik Plastycznych. Państwowe Liceum Technik Plastycznych, które zresztą do tej pory istnieje. Zresztą z tym wątkiem też wiąże się bardzo ciekawa historia, też powiązana z panią Telakowską, mianowicie zaproponowanie panu Antoniemu Kennerowi i pani Bujakowej stworzenie projektanckich zespołów młodzieżowych, które w szkole zakopiańskiej, kennerowskiej i tej szkole koronkarskiej rozpoczęły projektowanie tkanin, mimo że jedni wykonywali drzeworyty, a drudzy byli raczej od tkaniny tkanej. To młode dziewczyny zasiadały do kartonów, rysowały projekty tkanin takich jak na sukienkowe, raczej nie dekoracyjne, ale właśnie tkaniny ubraniowe. Natomiast uczniowie Kennera wykonywali z desek lipowych takie deski drzeworytnicze, którymi odbijali wzór najpierw na
papierze, potem został ten raport jakoś ułożony w odpowiednią szerokość, powtarzalność. Wykonywano w Instytucie Wzornictwa próbne wydruki w tak zwanej film drukarni tych tkanin, które zyskały sobie dużą popularność. To były wzory takie zmultiplikowane wielkości prostokąta, ale takiego powtarzanego, gdzie uczniowie wycinali w drewnie na przykład postaci jeleni, czy kozic, czy kapelę góralską, czy jakąś taką właśnie wszystkie te elementy z ich otoczenia, to co taki chłopak mógł zobaczyć i wykonać. I te tkaniny były później w kilku na przykład koloryzacjach na komisjach takich selekcyjnych, które odbywały się w Instytucie Wzornictwa, zatwierdzane lub nie. Milanówek na przykład wykonał całą serię tkanin jedwabnych na podstawie tych drzeworytów. I przez jakiś czas sprzedawano je w sklepach Cepeli, właśnie takie krótkie serie tych tkanin, a także w sklepie Instytutu, który też był w Warszawie. Maria Bujakowa nabierała zaufania do siebie, jak sama o tym mówiła, stopniowo w zakresie tej indywidualnej twórczości, bo ona oczywiście projektowała kilimy, początkowo pracowała na projektach innych twórców i tu już wspomniana współpraca z Mieczysławem Szymańskim przy takiej no, ogromnej, wspaniałej tkaninie Jan III Sobieski, która na tej wystawie w Paryżu w 1937 roku otrzymała Grand Prix. Później po wojnie współpracowała z Michałem Byliną w 1948 przy tkaninie Olimpiada i trochę dłuższa współpraca z Tadeuszem Brzozowskim, który mieszkał w Zakopanem wtedy i z Marią Bujakową wykonali, jeśli można tak powiedzieć, no on zaprojektował, ona wykonała trzy tkaniny, bieg czy biegacze, olifant i indyk zwany przez Irenę Huml kogutem i stąd było w pewnym momencie całe zamieszanie, nie wiadomo o jaką tkaninę chodzi, no to indyk zwany kogutem. I ja chciałabym jakby poprosić panią o rozwinięcie tego wątku, no zwłaszcza w kontekście zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, w których to zbiorach jest i tkanina biegacze, i tkanina Muzeum Sportu. Olimpiada, przepraszam. Olimpiada, tak, u państwa jest Olimpiada i u państwa jest Olifant, tak. A Muzeum Sportu to dlatego, bo dzisiaj dostałam maila z Muzeum Sportu, że wypożyczą nam tę tkaninę na wystawę, świetnie. Stąd mi się pomyliło. Więc chciałabym o tym właśnie poprosić panią o rozwinięcie tego. No my jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami nie tylko tkaniny, ale też projektu, także możemy porównać, jak wyglądał projekt Byliny, narysowany na papierze w skali 1 do 1, czyli rzeczywiście duży format, ale on jest narysowany węglem, więc tutaj trudno go ocenić. Natomiast mały projekt, no jest to projekt rzeczywiście grupy olimpijczyków jadących na koniach, takie tabuny koni. To też był jeden chyba z ulubionych tematów. Natomiast tutaj widać, że ta ręka pani Marii jest jednak ważna w tym całym dziele, ponieważ nie tylko dobranie jakby kolorystyki, ponieważ to jest tkanina wykonana różnymi technikami, łącznie z aplikacją, z broszowaniem, z haftem. Tutaj dobranie koloru tkaniny bawełnianej, która jest podkładem, oraz koloru wełny, którym jest haftowana, jest też bardzo ważną pracą i jakby stworzenie z tych postaci bardzo charakterystycznych postaci, takich powiedziałabym przypominających rzeźbę, a nie rysunek delikatny. To daje taką jakby też, oni są w pędzie, także tutaj ten ruch, ale jednocześnie taki majestat tych postaci, to jest jakby coś, co charakteryzuje też nie tylko projekt Byliny, ale też wkład twórcy już tego wykonującego tą tkaninę. Także wydaje mi się, że ona jest bardzo dobrą tkaniną, chociaż niestety kolory już trochę wyblakły. Natomiast innym twórcą jest Brzozowski, który jest tym kolorystą, który w swoich obrazach wprowadza
wprowadza bardzo duże kontrasty. Tam kolor czerwony jest zaraz obok koloru takiego granatowego czy morskiego. I to samo widać w tkaninie Olifant. Ona jest duża, jest majestatyczna, jest olbrzymią taką wielkoformatową tkaniną, którą trzeba oglądać z daleka, ale jednocześnie jest w niej coś takiego, co przykuwa wzrok nie tylko tymi kolorami, ale też samą tą postacią, bo to jest jakby pan Twardowski na Księżycu, czyli jest to postać takiego szlachcica z wąsem i rzeczywiście tutaj i ta postawa tego Twardowskiego i samo wykonanie też w różnych... Sam haft jest dosyć trywializowany jako technika, jest taką prostą, skojarzoną z robótkami ręcznymi, natomiast tutaj szukanie jakby różnych technik haftu, bo to nie jest tylko jeden ścieg, to jest kilka ściegów połączonych ze sobą, daje bardzo znakomity efekt, też taka mięsistość tych tkanin. Także myślę, że tutaj obydwie są tkaninami bardzo cenionymi przez nas. No, Olifant chyba dość często z Państwa tak, jest wypożyczany. Tak. Ja szczerze mówiąc, nawet Olifant spędza nam sen z powiek, ponieważ jest prawie pięciometrowy i tu do Pani Dyrektor od razu informacja, że będziemy się zastanawiali, jak go powiesić w naszej przestrzeni, bo rzeczywiście jest bardzo, bardzo okazały i będziemy pewnie mieli duży kłopot, żeby go pokazać odpowiednio na wystawie przyszłej. No, ale myślę, że staniemy na głowie, żeby się to nam udało. I wspomniała Pani o tym hafcie rzeczywiście, no i tutaj warto podkreślić, że Maria Bujakowa jakby pracowała nad jego nową interpretacją, tak można to powiedzieć, bo właśnie stosowała, to jest, znaczy haftowała potężne tkaniny, stosowała je zarówno do tła, jak i do tych pierwszoplanowych postaci. Ona z tym haftem eksperymentowała, haftowała głównie na samodziałach, tu miałyśmy z panią Magdaleną dyskusję o tych samodziałach, prawda, lub na takich grubych koronkach, prawda, wełnianych, grubych koronkach i to też nie były, czyli ani haft Marii Bujakowej nie był takim haftem, który się potocznie, jak myślimy haft, to mamy na myśli tutaj jakieś koronkowe, nie wiem, serwetki lub elementy ubioru. I również koronka w wykonaniu Marii Bujakowej jest zupełnie inną koronką. I Maria Bujakowa, czy lista tkanin Marii Bujakowej liczy obecnie 52 pozycje, prawda? Tylko 11 z nich znajduje się obecnie w zbiorach muzealnych, a 4 tkaniny w zbiorach prywatnych, czyli z tej listy 52 tylko no, znamy lokalizację 15. Tkanin unikatowych. Tak? Unikatowych, tak. I te tkaniny unikatowe, ja chciałabym jakby panią zapytać w tym kontekście, ponieważ no istnieje, tu zresztą rozmawialiśmy też na ten temat wiele razy, że jest ta duża trudność w dokumentacji tych tkanin unikatowych, bo właśnie Maria Bujakowa niespecjalnie dbała o tą dokumentację choćby fotograficzną. Te jej tkaniny wykonywała, potem były często pokazywane na wystawach, a później trafiały do sprzedaży. I chciałabym właśnie panią zapytać o ten jej stosunek do tych tkanin, bo ja wiem, że i pani, tak, bo pani też przecież pomagała mamie, wspominała o tym, prawda? I właśnie, no, dlaczego ona jako artystka nie zadbała choćby o jakąś dokumentację, prawda? Podchodziła do tego tak dość lekko. No, mama jak coś projektowała, wykonywała, ale już pod koniec tej roboty miała w głowie następny projekt. Więc szybko, szybko kończyła i właściwie nie dbała o to, żeby jakoś te udokumentować to dzieło. Tym bardziej, że właściwie wtedy fotografia kolorowa dopiero się zaczynała. Fotografie mamy wielu tkanin, mamy tylko czarno-białe. Później dopiero, jak kolorowa fotografia weszła bardziej w użycie, to te tkaniny fotografowane były kolorowo. Ale miała już wizję następnej tkaniny, jak kończyła jakąś.
I na szczęście w zbiorach prywatnych pani Magdaleny zachowały się notatki z haftowania tkanin, prawda? I to też jest bardzo takie ciekawe źródło do informacji o twórczości Marii Bujakowej. Ona bardzo skrupulatnie notowała tam, opisywała każdą tkaninę, projektowany wymiar. Potem notowała każdy poszczególny element wykonania. Wiemy na przykład, ile godzin dane tkaniny haftowała i na przykład z tych notatek wynika, że te największe tkaniny no, typu Cicha Woda lub Regle, Halny, to było około 500-600 godzin takiej pracy, prawda? I ona te wszystkie tkaniny wykonywała samodzielnie, ewentualnie pomagały jej tkaczki. Hawciarki. I też wspominała pani o tej współpracy uczennic, prawda, z Marią Bujakową. Tak. No, przy większych tkaninach mama prosiła do pomocy właśnie najpierw uczennice ze szkoły i właśnie przychodziły i pod nadzorem mamy haftowały elementy tej tkaniny. Potem okazało się, że nasza sąsiadka bardzo dobrze, też góralka, też bardzo dobrze potrafi haftować. A jej mama zajmowała się wykończeniem tkaniny, bo każda tkanina była potem obszywana od tyłu płótnem lnianym i jeszcze była przedtem smarowana takim klejem, żeby była sztywna i żeby te nitki wszystkie się nie wysnuwały. Także i właściwie mama była bardzo szanowana i lubiana przez ludzi. W 69 roku właściwie dzięki sprzedaży tkanin kupiła domek taki mały w Kościelisku, który rozbudowała w przyszłym roku. Góralska taka brygada dobudowała jej drugi pokój, w którym się mieściła jej pracownia, bo mama nigdy nie miała swojej jakiejś pracowni gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, tylko w domu to wszystko robiła. Mam na myśli tkaniny unikatowe. No i tak to wyglądało. Ja bardzo Państwa zachęcam do przejrzenia naszej publikacji, ponieważ tutaj też pokazujemy ten proces powstawania tkanin kilimów, tkanin unikatowych również, bo Maria Bujakowa najpierw rysowała takie malarskie przedstawienie tego jej pomysłu na tkaninę. Później przenosiła to na malutkie, tak, najczęściej. Później przenosiła to na tą tkaninę. Ona chyba nawet nie była milimetrowa, taka kratkowany papier, prawda? On chyba był... To był papier taki do projektowania, znaczy do rozrysowania projektów. On był taki... Zresztą już Irena Petzoldowa dawała w tej opinii taką opinię, że są te projekty bardzo dobrze przygotowane, czyli ten rysunek techniczny łącznie z doczepionymi skrawkami wełen, które były tą takie koloryzacją, próbniki wełen. Czyli ten projekt był pełen, taki rysunek kolorowy naniesiony na papier milimetrowy plus jeszcze wełna. Koloryzację wełny, także to było gotowe do produkcji. Tak, no i tutaj właśnie przedstawiamy Państwu w naszej publikacji na tyle, na ile oczywiście udało nam się zgromadzić tego materiału, właśnie takie przykłady, tam gdzie się dało, będziecie mogli Państwo zobaczyć taki projekt, ten pierwszy, taki koncepcyjny, później już techniczny rysunek i wreszcie tą końcową wersję. Szanowni Państwo, jeśli ktoś z Państwa chciałby zadać jakieś pytanie naszym gościom, to oczywiście serdecznie zachęcamy do tego, a my tak naprawdę zaczynamy intensywną pracę nad wystawą, bo mamy nadzieję, że w marcu uda nam się ją Państwu pokazać. Pokażemy wtedy tkaniny unikatowe, te, które znajdują się w zbiorach muzealnych, w zbiorach prywatnych. Zaprezentujemy Państwu bez wątpienia kilimy, projekty, dokumenty. Mamy nadzieję, że spotkamy się właśnie z Państwem na przyszłej wystawie. Czy ktoś z Państwa chciałby o coś zapytać naszych gości? Mogę przekazać mikrofon.
Chciałam zapytać, jaki był stosunek tych kobiet, które pracowały razem z panią Marią Bujakową, tych miejscowych kobiet, bo ona była dla nich w pewnym sensie obca, nie w takim pejoratywnym znaczeniu, ale to był ktoś z zewnątrz, prawda? A te dziewczyny albo znały, albo nie znały tych technik. Tylko uczyły się w szkole zakopiańskiej, ale jaki był właśnie ich stosunek? Czy one uważały, że ta ich działalność jest jakoś w pewnym sensie nobilitowana, czy odwrotnie? Uważały, że po prostu giną, tak też mówiąc w cudzysłowie, w tle pani Marii? To może powiem, jak uczennice odnosiły się do mamy, bo jeszcze teraz odnalazłam takie panie, które mieszkają w Zakopanem, które chodziły do szkoły i właściwie no nie znam nikogo, kto by o mamie powiedział złe słowo. Mama jakoś tę szkołę prowadziła w ten sposób, że potrafiła wszystkich pogodzić. No taki przykład: nauczycielka polskiego i nauczyciel matematyki się bardzo nie lubili. No i jedno przychodziło do mamy, no można powiedzieć, na skargę na drugiego. I mama mówi do tej pani: no tacy są mężczyźni, a do niego: no widzi pan, no niestety takie są kobiety. No ale jeśli chodzi o uczennice, jakie miały stosunek, to właściwie była dla nich dużym autorytetem, ale bardzo ją lubiły i ceniły. Mama potrafiła wydostać, zawsze uważała, że góralki mają wielki talent i nawet pisała na ten temat do właśnie artystyczny. I ja pamiętam, jak przyjechaliśmy do Zakopanego, mama chodziła do tkaczek, które tkały tkaniny właśnie jeszcze wtedy dla samopomocy chłopskiej, nie nazywało się to jeszcze Cepelia. I był to stosunek właściwie no, przyjacielski, ale jednak no, z tym, że mama była takim dla nich pozytywnym autorytetem. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że też była duża rola obydwu pań, i Wandy Szczepanowskiej, i pani Marii Bujakowej. Krystyny Szczepanowskiej, tak, bo Wanda to była ciocia Krystyny. Tak. Natomiast one obydwie przywróciły tkaninę tkaną w Zakopanem, ponieważ te przedwojenne spółdzielnie Kilim i Tarkos, to one już były jakby przeszło, to jakby one już były, to był zamknięty jakby okres. Natomiast i Krystyna Szczepanowska, i pani Bujakowa jakby ponownie uczyły tkania, bo haft to był tą techniką, którą haftowano i parzenice, i kapcie, i te wszystkie później cepeliowskie wyroby. Natomiast samo tkanie wymagało jednak jakiegoś wysiłku. Także myślę, że tutaj też musiała być jakaś ciekawość i jakby powrót do technik tkackich, które przywrócono tej szkole. Zresztą nawet zachowały się takie, to nie wiem, czy to jest w tych notatkach Marii Bujakowej, czy w jakiejś korespondencji. No one piszą tam, mam na myśli tu Marię Bujakową i Krystynę Szczepanowską, że właśnie będą też no, poszukiwały tego środowiska tkaczek, które tkały właśnie kiedyś dla Kilimu, dla Tarkosu. Więc one też czerpały już z doświadczeń tych zespołów, które były, i tworzyły nowe, prawda? Tych uczennic jednak było co niemiara. Pani też opowiadała, że rzeczywiście one pomagały potem Marii Bujakowej, chociaż nawet jak już nie pracowała w szkole, prawda, to uczennicy przychodziły, wspierały, pomagały, więc rzeczywiście one z tego czerpały na pewno dużo. Ta szkoła zyskała też, bo potem przemianowano ją na technikum tkactwa artystycznego, tak. I z tamtej szkoły wywodziły się też bardzo dobre twórczynie tkaninowe. My mamy w muzeum konserwatorkę tkanin, która kończyła Zakopiańską szkołę i znakomicie konserwuje kilimy.
No niestety Zakopiańska Szkoła ostatecznie w 2008 roku została zamknięta. Tam od końca lat 90. w zasadzie podupadała i to, co Marii Bujakowej udało się podnieść do rangi właśnie, czy ta jej taka nawet nieustanna walka o to, żeby szkoła koronkarska nie była szkołą wyłącznie zawodową. Ona zawsze miała te ambicje stworzenia szkoły artystycznej. Udało jej się to. No niestety to nie przetrwało. Tak jak to w przypadku szkoły Kenara, prawda, gdzie jeszcze funkcjonuje. A bardzo szkoda, bo tak jak kiedyś nawet z panią Anną rozmawiałyśmy, to zainteresowanie tkaniną nawet w takim na nowo, jakby rodzi się to środowisko, które zaczyna się tym rękodziełem w taki sposób już interesować i być może nie był to najlepszy pomysł, żeby tą szkołę zamykać, bo być może ona mogłaby w jakiś sposób się odrodzić. W takim terenie, gdzie wełna jest jakby no, wytworem miejscowym, także tutaj też nie rozumiemy tego kroku. No i to już może na zakończenie, tylko właśnie o wełnie, jak Maria Bujakowa się żali w pewnym momencie, kiedy w zakopiańskich warsztatach wzorcowych skończył się skup miejscowej wełny. Wełna zaczęła przyjeżdżać przez cepelię rozdysponowywana gdzieś z magazynów i to się nie nadawało do niczego. I nawet Maria Bujakowa opisywała to, że w zasadzie sprzedaż kilimów prawie zupełnie ustała i dopiero jakieś interwencje i na nowo przeorganizowanie tych zakopiańskich warsztatów wzorcowych, które weszły w skład cepeli, umożliwiło na nowo tworzenie kilimów na takim wysokim poziomie. Maria Bujakowa zresztą w pewnym momencie też pisała z goryczą, że cepelia stała się takim ogromnym, nie zawsze czystym biznesem. Narzekała na przykład na to, że tej projekty były przerabiane, dostosowywane do potrzeb eksportu, bo oczywiście te kilimy były takim, no jej, czy w ogóle tych projektantek w zakopiańskich warsztatach wzorcowych, ale Marii Bujakowej w znacznej mierze takim czołowym towarem eksportowym. W pewnym momencie zakopiańskie warsztaty wzorcowe były największym producentem, mówiąc brzydko, tkanin w Polsce w latach 60., 70. I właśnie Maria Bujakowa często z żalem o tym wspominała, że te jej projekty przerabia się kolorystycznie, czy dostosowuje. I chciała ona w pewnym momencie przestała pracować w zakopiańskich warsztatach wzorcowych na pełnym etacie. Pozostała tylko jako konsultantka i projektantka. I tak sobie myślę, przynajmniej to wynikało z tej jej notatek czy z wywiadu, że ona chciała mieć nad tymi swoimi tkaninami przynajmniej jakąś kontrolę, nie chciała oddać tego zupełnie, no bo faktycznie projekt, który był zatwierdzony, realizowany mógł być też no, częściowo dość swobodnie, prawda? Zresztą pojawiają się przecież, znamy takie kilimy, które według projektów Marii Bujakowej, no ale na przykład podpisane były już inaczej na metkach cepeli, także wykorzystywano ten projekt. Bardzo Państwu dziękujemy w takim razie za spotkanie. Jeśli jeszcze jakieś pytanie się pojawi, to bardzo prosimy. Chciałam zapytać o tkaniny unikatowe. Ta tematyka jest zróżnicowana. Jest sporo tych, które wynikają z inspiracji naturą, drzewami, roślinami, ale czy Pani pamięta albo rozmawiała z mamą, które dla niej były takie szczególnie bliskie, bo to tak z twórcami jest, że czasami się realizuje zadanie na zamówienie, a czasami z potrzeby serca i które dla niej były takie szczególnie ważne i cenne? Właśnie na ten temat wiem, że mama mi opowiadała, że rozmawiała z Tadziem Brzozowskim, z którym się przyjaźniła i radziła się go, że właściwie największą przyjemność jej sprawia robienie tkanin z motywem drzew. I że to, i czy ona powinna poszukiwać innych form, czy właśnie rozwijać te tkaniny z drzewami.
No i on jej radził, że jeżeli coś ją właśnie bardzo interesuje, to powinna właśnie to robić, czyli właśnie opowiedział się po stronie drzew. I właściwie najładniejsze jej tkaniny to są Czarna Rzeka przede wszystkim i w podobnej właśnie tematyce regle, takie złociste pagóry z drzewami i Cicha Woda, która jest w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Też rzeka taka niebieska płynąca wśród drzew, ale na przykład robiła też takie figuralne tkaniny na kobiece z cyklu Demeter, bardzo piękne, które właśnie to były przeważnie na tle takiej wełnianej koronki. Robiła jedną taką, Bogna ma tę tkaninę nawet, bo udało się jej kupić, ale to już cepeliowska tkanina, Kamienne Miasto to się nazywało, takie właśnie, no Kamienne Miasto po prostu. To takie nietypowe dla Marii Jakowej, tak. Kamienne Miasto rzeczywiście takie... No próbowała czegoś innego. Tak, gdyby nie to, że pani Magdaleny zachowało się projekty tej tkaniny, no i zostały opatrzone metką, że to jest Marii Bujakowej, to trudno byłoby mi uwierzyć, że to jest tkanina Marii Bujakowej. I metkę jeszcze byłabym w stanie, że ktoś się pomylił, no ale już projekty nie da się rzeczywiście pomylić. Tak, także próbowała właśnie czegoś takiego. Pamiętam, że projekt, żeby wyglądał tak bardziej jak tkanina, posypywała grysikiem, jak jeszcze farba była świeża, żeby miało taki gruzełkowatą fakturę. No, ale najbardziej, najpiękniejsze jej tkaniny, to uważam, że to właśnie były drzewa. Bardzo dziękuję. Szanowne panie, niezwykle ciekawe spotkanie. Bardzo dziękuję pani Bognie Szafraniec za całą pracę, tak, włożoną, za determinację. No, czekamy na dalsze działania, tak? Będziemy wspierać oczywiście, żeby wystawa mogła się już w marcu przyszłego roku. No to niestety czynniki tak, zewnętrzne. My jesteśmy właśnie gotowi, chcę jakby zapewnić, tak, pani dyrektor w pełni aprobuje, wszystko mamy zapięte, tak jak wspomniałam, prawie na ostatni guzik, teraz tylko pozostaje kwestia wypożyczenia tkanin, ale zobaczymy, co nam przyniesie. Ja jestem optymistką, musi się udać. Dziękuję serdecznie paniom, naszym gościom. Dziękuję państwu za obecność i cóż, zapraszamy do zapoznania się z tą przepiękną książką. Dziękujemy bardzo.